Dobra, uwaga. 3, 2, 1. Siema, siema, MFM TV, halo rągowo. Słuchajcie, jesteśmy w CKOIM, czyli w Centrum Kształcenia Obywatelskiego i Multimedialnego. Byliśmy tutaj poprzednim razem, to jeszcze działo się wiele, ale jeszcze nie było tego, co w tej chwili jest. Ja znajduję się w kabinie nagraniowej, która dodatkowo jeszcze będzie wygłuszona. Wojtek natomiast, którego odbicie widzicie w okienku realizatora dźwięku. Tam będzie siedział realizator, który będzie miał pieczę nad tym, co się dzieje w kabinie nagraniowej. To na razie tyle. Przechodzimy dalej. Żeby nikt nie wchodził podczas nagrania. Wełku. Odpal. Bum. Bum. Tam będzie napis, uwaga, nagranie. I powiem, że już normalnie się wzruszyłem. Ja będę po tej stronie, bo nie umiem realizować dźwięku, ale mogę śpiewać i rapować. Tak w miarę. Tutaj okienka, żebyśmy nareszcie w swoich pracowniach informatycznych nie siedzieli jak krety. Niestety lubimy, ale zamontowali nam tutaj okna bez zasłon. Jeśli będziecie chcieli skorzystać z pracowni naszych komputerowych, do których będą dwa komputery do montażu i dwa komputery do grafiki komputerowej. Oczywiście można na nich też grać w Wiedźmina, ale to dopiero jak się lepiej poznamy, jeśli podpiszecie nasze umowy stażowe. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili, że tak powiem, w progu wejścia do pomieszczenia socjalnego, gdzie będą pracownicy. Do tej pory nie było nic. Ostatnio byliśmy, to był czysty beton. Teraz zobaczcie sami, są kafeleczki i to jest część kuchenna. Tu, moi drodzy, pokazuję paluszkiem, tu będzie blat, na którym będą stały różnego rodzaju rzeczy związane z przygotowywaniem sobie herbatki i tak dalej, i żeby przyjąć naszych szacownych gości. Czy... O piekarnik, to ja walczę w tym miejscu. Tak. Tutaj będzie ulubione miejsce każdego, kto będzie chciał robić masę. Na razie jest tylko jedna rzecz z aneksu kuchennego. Tylko gdzieś się podział czajnik. Gdzie on jest? Tam jest! Ciekawe. To proszę, panie czajniku. Zobaczcie, co jest na podłodze. Na podłodze w tej chwili są już panele. Będą tu miejsca robocze dla naszych wspaniałych dziewcząt księgowych i nie tylko, które zajmują się przede wszystkim papierkami. Tu, kochani, będzie przepiękna, mam nadzieję, kanapa narożna z małą ławą, gdzie będziemy przyjmować naszych wspaniałych gości, którzy odwiedzą nas. Jeśli chodzi o MFM TV i działalność CKOIM, moi drodzy, jest to działalność, którą prowadzą przede wszystkim młodzi ludzie. Tutaj Paweł wspominał, że tu będzie miejsce na stanowisko dla dziewczyn. I w sumie zdałem sobie sprawę z tego, że to trochę smutne, że tutaj będą siedzieć ludzie na kanapie, a one będą pracować. Co zrobić? Ktoś pracuje, żeby ktoś leżeć musiał. Moi drodzy, dla relaksu możemy swobodnie wyjść sobie na zewnątrz. Proszę bardzo. Gdzie mamy własny, niezależny, a jednocześnie bardzo bezpieczny taras, na którym będzie można usiąść, wypić kawkę, porozmawiać sobie i miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Ale brzmisz teraz jak Makłowicz, wiesz? Coś pięknego dla każdego, kto chciałby wchodzić, a jest troszeczkę szerszy lub też jeździ na wózku. Słuchajcie, specjalnie wstawione nówka, funkiel, nieśmigane drzwi, setki. I wchodzimy do pomieszczeń ogólnie dostępnych. Moi drodzy, natomiast tutaj będziemy przeprowadzać tutaj zajęcia warsztatowe z różnego zakresu multimedialnego i nie tylko, również będą warsztaty aktorskie. Będziemy tutaj mieć ekran na tej ścianie, tu będzie blacik dla naszych gości, którzy oczywiście będą mogli sobie przygotować kawkę, herbatkę lub coś w tym stylu. Tu będą jeszcze dodatkowo duże, przesuwne drzwi i końcóweczka, gdzie będzie również światełko. Nie przeszkadzać. To wejście będzie tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych. To pomieszczenie, moi drodzy, to nic innego jak będzie studio filmowe, studio telewizyjne, w którym będziemy realizować programy MFM TV i nie tylko. Będziemy zapraszać tu naszych gości, będziemy tu realizować różnego rodzaju programy, czy też jakiekolwiek produkcje filmowe. Męska toaleta. Miejsce na sedes, mały zlew, no i tyle. Wystarczy. Co facet potrzebuje? No, przede wszystkim. Natomiast tu, moi kochani, toaleta dla kobiet,
i dla osób niepełnosprawnych, czyli można tędy wjechać wózkiem. Swobodnie tu będzie, wiadomo, toaletka, zlewik, a na razie tutaj to jest taki przedsionek witający gości. To już nie jest sklep spożywczo-przemysłowy. Nie. Sorry, sklep spożywczo-przemy. Jeśli uda się otworzyć budynek w styczniu, wtedy miejmy nadzieję, że pojawicie się u nas na zajęciach już w lutym. Miejmy nadzieję, panie ministrze. MFM TV, kochamy.